No i mamy marzec. Major namawiany do nagrywania w plenerze coraz częściej z tego pleneru zbacza do lasu. Nagrania gdzieś poza Belwederem to był nawet dobry pomysł, ale mikrofon w bombaskiej kamerze nie dawał rady z szumami wiatru, przez co nic nie dało się z tych nagrań zrozumieć. Właściwie nie wiem czemu, bo jak Meksyk w tych samych dniach nagrywał na zewnątrz, to wszystko było słychać wyraźnie, a wiatr przeszkadzał no jedynie sporadycznie. Krzysiek wkurzony nitrotripami i zainspirowany radami mecenasa Spiaseczna, wpierw potajemnie, ale później już w ogóle otwarcie, realizuje operację specjalną przeciwko Suchemu. Ogółem mecenas w tym okresie dość intensywnie oddziaływuje na szkolną. Zapraszam do kolejnej części serialu Uniwersum sezon 2019. 1 marca. Major chwali się swoimi YouTube'owymi wynikami. O, jeszcze chciałem powiedzieć, właśnie mam już 896 filmów. Jutro będę robił lajta. No, zaraz będzie 900 filmów. No, ogółem pobiłem już rekord w swój. Tam, co miałem kanał. Suchodolski oryginał, co miałem kanał. Co mi zablokowali za te erotyczne, te po prostu, co otwierałem książki, te czasopisma erotyczne i te różne rzeczy po prostu. I chciałem wam właśnie to powiedzieć, że bardzo dziękuję wam za to, że po prostu oglądacie mnie. A następnie vloguję o swoim dniu. Krzysztof Kononowi właśnie poszedł na komisariat, bo miał wyzwanie na Bema. Prawie cały garnek zaniosłem dla psa i tam kostki były i zaniosłem, pogłaskałem go. Jak ja będę się wyprowadzał, jak będzie miał 3000 za kamery, to jak zapłaci za kamery, to zostaną kamery. On myśli, że nie wiadomo co, że to on jemu zostawię ten samochód, tak? Ja tak się wyprowadzę, bo ja mam dosyć tutaj w tym, jak to się mówi, w smrodach siedzieć. Jak od niego dzisiaj waliło, to poszedł się umył i się przebrał. 3 marca major po namowie bodajże mecenasa Spiaseczna opowiada jakieś niestworzone historie o Putinie, żyrafie i jakichś totalnych dziwactwach. Nic się kupy nie trzyma, ale warto tutaj zwrócić uwagę na ten fakt, że mecenas nie tylko będzie miał wpływ na Krzyśka, który za jakiś czas zacznie pod jego dyktando działać przeciwko Wojtkowi, to jeszcze w tym samym czasie no, potrafi też właśnie skłonić majora, żeby nagrał coś dosyć dziwnego, czego nikt do końca nie zrozumiał. 4 marca Krzysiek stara się, by nagranie nie zostało kolejną kononoskopią. Niestety jednak przeznaczenia nie da się oszukać. Dzień dobry Państwu. O, muszę trzymać, bo za nisko. Muszę inaczej kamerę postawić chyba. Też będzie za nisko. Kurczę. Dobra, to nic. Może zrobimy inaczej. Tak zrobimy. Za nisko, nie udaje się zrobić. Dobra. Dzień dobry Państwu, mamy dziś niedzielę. Trochę muszę się uciezać. O, bo niedawno stałem. Dałem dla pieska. Rozpaliłem w piecu. Przyniosłem drzewek. Jak chłop bierze za przyrodzenie chłopa, to jest wstyd, hańba. Przestańcie tak to mówić, dzwonić do mnie, podszywać się po jakiegoś brauna. Nie tędy będzie droga, jak powiedziałem. Drogę trzeba iść drogą uczciwą, sprawiedliwą, rzetelną i godną. Nie trzeba jeden z jednego się śmiać i tak dalej. Ja mam jego telefon, tylko nie chcecie mnie dalej pisać po policjach i tak dalej, bo to już nie, też przeraża takie pisanie, czas utracenie i tak dalej, bo mam drzewa roboty swojej w domu, w domku swoim, że muszę drzewa napiłować. Jutro znowu będę drzewa piłować z Meksykanem. 5 marca major jeszcze nie założył firmy, więc oznajmia, że idzie kolejny raz rejestrować się jako bezrobotny. Nagrywa takie mini expose, w którym narzeka na konona. Ten samochód pozbyć się, jako chcę go sprzedać, ale nie ma
kto tutaj przyjechać go zabrać. Tak to jest właśnie. On myśli, że on jak wcześniej nagrywał, że nie będę przyklinał, że wygoni majora, a samochód mi zabierze. Jest samochód, umowa na mnie, ja za niego zapłaciłem, ja remont zrobiłem, ja tankowałem, on tylko dwa razy po 20 zł zatankował, a palety, nie palety jeździł, to na mojej ropie, na moim samochodzie, a wygaduje, widzą, nie wiadomo jakie rzeczy, jakieś głupoty. O, teraz rozmawiał nie wiadomo ile, z pół godziny przez telefon i jakieś te, że na budowie, że to, śmo, jakieś te, on wszędzie wszystko robił. On ponad 25 lat wcale nie pracował. On nawet nie jest zarejestrowany w urzędzie pracy. Ja 6 idę do urzędu pracy. Ja nie jestem jego jakimś pomagierem. Wcześniej było po prostu kuchnia, to po prostu błyszczała się. Temu ja robiłem czy kotlety, czy jakieś inne rzeczy pokazywałem. On myśli, że ja służącego on znalazł. On 2 lata temu powiedział, nagrywał, no ja mam sponsora, ja nie po to ja nagrywam lajty, tak samo jak nagrywam te filmy, po prostu ja z tego się otrzymuję, on mi nic. Powiedział, że bardzo mnie szkoda mnie, że ja tutaj tyle czasu się męczę, to temu muszę coś znaleźć, ciepło się robi, coś znaleźć. Po prostu i wszystko zabrać. Może co jak przyjedzie, może w jakiś sposób mi to pomoże. Po prostu trzeba stąd się usunąć. Tak samo mówi, to wszystko to jego jest. Będzie niczego. Nie będzie niczego. To jego właśnie hasło. I po prostu kończę i życzę miłego dnia. Trzymaj to się. No a potem awantura, bo dzwoniła YouTube'a i mówiła Wojtkowi, by nie nagrywał z Krzyśkiem, bo on przeklina. Tak to jest właśnie, panie Krzysztofie. A ty mówisz non stop, wysłuchuję, że ja cię tak obrażam na każdym kroku. Nie, nie obrażasz. A ty mnie nie obrażasz. Jakie ty filmy ty wrzucasz? No, to trzeba mnie pozbyć się. To od razu ci się pojedziemy, od razu się wymulduje. No, do urzędu się pojedzie. On ze mną pojedzie, ja wymelduję się już. I kamery znikną, jak się dzisiaj wymelduje, to kamery znikną. I samochód zniknie, wszystko zniknie. Ja tu stąd zniknę. O właśnie, to co chcesz, to rób. I właśnie no będę to robił. A wczoraj miałem właśnie telefon o YouTube'a z Krakowa, że żeby nie nagrywać z tobą, bo ty za dużo przyklinasz. I że mam lepsze... To nie jest człowiek, ktoś jajce robi. Sławek powiedział... Ale ty po na imiach kury nie wydawaj, kurwa, ty konfidencie. Konfident, kurwa. Jebana rura, kurwa, policyjna. A ty jaka? Ty jesteś, kurwa, obekiem. Dobra, widzicie? Jak to jest? Temu trzeba się wyprowadzać stąd i stwierdzać się, co się mówi. Krzysiek chodzący o lasce po placu zabaw i jednocześnie zasuwający jak zdrowy koń na sprzętach do ćwiczeń. No teraz to ja się, kurde. Uważaj, no. Uważaj. No. O, i wystarczy. Pokazałeś, wystarczy. No. O, to coś będzie. A, to na wzmocnienie rąk będzie. Nie rąk, dlatego ponieważ trzeba mieć silne ręce do krojenia kapusty. Zauważcie, jaki piękny zegarek pan Krzysiek ma. No to też na ręce. O, to będzie pan dzisiaj silny i będzie kroił. I to nagramy. Dobrze, dziękujemy. Także widzicie, przygotowania do robienia kapusty są już prawie gotowe. Domowy przegląd wiadomości, korespondencji to kolejne złoto tego roku. Moim zdaniem film powinien otrzymać nominację do Nagrody Złotych Szkolnych 2019. Meksykano też z tej strony. Otrzymałem listy. A
ja dostał, że będę leczył się. Tylko nie wiadomo z czego jeszcze. Na Bema? Na Bema. Zobaczcie, szanowni państwo, co chciałem pokazać. Jak wy przerabiacie Ojca Świętego, nie wiadomo na co. Ale tu jest twoja mama też. I moja mama. I krzyż odwrotnie. I nad mamą fascykę niemiecką. Szanowni państwo, kochani moi, wiecie co? Takie coś to jest adres. Dobrze. Zwrotny? A, mego brata imię napisali. Mego brata imię napisali. Poczuł się ktoś. O, i fajkę przysłał nawet. Fajkę? Nie jedno, ale parę sztuk. To pójdzie na wiadomo gdzie od razu. To też pójdzie do policji, dlatego że powiem tak. Nigdy nie byłem milicjantem, a ktoś tu przerobił zdjęcie, że byłem milicjantem i że... A wiadomo, kto to powtarza bez przerwy. Wiadomo, nie będę już mówić. Też idzie na policję. Wy robicie, szanowni państwo, kochani na mnie, dajecie robotę. Dajcie robotę bez potrzeby, bo zamiast ja by w tym czasie upiłował sobie drzewka z człowiekiem, kapustę szatkować, to trzeba przerwać i trzeba listy nieść na policję. Udacie czerwone serduszko. Dobrze, nie berę. Ja nie proszę pana Wojciecha, żeby pan na moim kanale się odzywał. Ale ty się też chyba nie wydala się na mój kanał. Proszę nie rubać na moim kanale. Podziękowania za plac, zabaw dla wujka, Krzysia, dzieci. O! Widzicie, kochanie, jest dowód na to, że dzieci podziękowali mnie nawet za ten plac zabaw już, że mają gdzie się bawić dzieci, mają gdzie uczestniczyć. Zaraz dorosły będą dziękować za boiska, będą na pewno przysyłać mnie. To wreszcie niedługo się mnie pozbędzie, panie Krzysztofie. Andrzej Jarosławski, garażowa za mostem, szanowny pan kolonel Krzysztofer. Białystok szkolny. Szanowny panie, nie wiem czy potrzebna, ale na wszelki wypadek uprzejmie proszę, podnoszę, iż komisje samochodowe, co sprzedają tanie auta na popiełuszki, tam co major kupił Opla Astra, stoi samochód firmowy biura interwencji obywatelskiej, wspaniały Renault, Laguna, swojego teraz z tablicami rejestracyjnymi biura interwencji obywatelskiej, w skrócie BIO. I wiem, potrzebuje pan tego auta firmowego do codziennej pracy. Dość łaski pana majora, że da pojechać, a potem lusterko urywa i zwala ja urywam. Winę na pana. O, trzeba mieć ja własny, nie mam prawo jazdy, ani razu nie wsiadałem do tego samochodu, nie jeździłem. Osobistość jak pan musi mieć swój, a w przyszłości szofera, a tu pod spodem zdjęcia, co to za wspaniały Renault Lagunach dla biura interwencji obywatelskiej. Bez nie wiem czy jeszcze stoi, ale ogłoszenie jest. Ładny samochód. Bio 40. 1990. Trzeba nie pójść zobaczyć. Jak to się tego dogadam się i... Jest po remoncie, wszystko zrobione. Nikt nie chce ogółem kupić, to trzeba po prostu sprzedać. A jak nie, to dźwig weźmie i na złom i zgniotą go. Dobra, dobra. Cicho. Galewan, Irlandia, dnia 14.02.2019. Przewodniczący Podlasie 21 oraz Biuro Interwencji Obywatelskich Krzysztof Kononowicz. To jeszcze nie otworzyłeś piwa? A ty otworzyłeś? A ja nie otworzyłem. Ja też nie otwieram. Nie. Teraz... To rosół Boży. Ja nie mówię, że to rosół Boży. Teraz Polska, nasza ojczyzna, obserwuje ostatnie informacje dotyczące pana osoby i podziwiam za wielką siłę i determinację, z jaką pan codziennie stawia czoła codziennym trudnościom, jakie słowa przed panem życie codzienne. Źli i podli przeciwnicy polityczni. Ja nie jestem. Oraz sąsiad Andrzej Niczypor. Ja jestem żołnierzem. PS Kargul chcą za wszelkie cenę co pana ten Kargul niszczyć. Kargul wiem, to może w kurki sobie grać. Wiem, że zablokowali pana kanał, że pan teraz ma trudną sytuację materialną. Jaka sam nie jestem zamożną osobą. Musiałem wyjechać z Polski do Irlandii za chlebem,
bo w Polsce nie było pracy dla ludzi z moim wykształceniem, ale chciałbym się z panem podzielić tym, co mam. Proszę zrobić listę najdroższejszych rzeczy, jakie... Tam dobrze się zarabia. Jakie są teraz? Jeden tydzień samochód będzie potrzebne, jak tylko dostanę rentę, to... O, rentę, o cholera, bo tam na rentę? Radę panią Mary Forest się nie przelewa, paczkę ale funtów. Prosta z serca. Ja radę dużo, z panią dużo Mary tylko. Codziennie modlimy się za pana, jako męczennika naszych czasów. Jaki zrobi pan listę, to proszę zadzwonić pod numer. Tak sobie pomyślałem, że może chciałby pan poznać panią Merle, która jest samotną wdową, a bardzo chętnie. O, jest to bardzo religijna pani, lat 55, akurat do mnie pasuje. A, to i tak widzę, to że prawda. Przydałby się ja jej zdrowy chłop, co żadnej roboty nie boi się, nie boi. Pani Merle świetnie gotuje i jest bardzo zadbana kobieta. Najlepsze robi pierogi z mięsem. Pile... Serem. Pile mięsem. Białym serem. Jak wybieram się do nie pana wytrzymam. Ostatnio, ale zepsuł mi się gaźnik w Warburgu. W Warburgu? Ho, ho, ale to ona bogata jest. Później zbiłem się na samolot do Polski. Na razie nie mam prawnego samochodu, bo muszę czekać na nowy gaźnik, który zamówiłem już to ty przez internet. Tam jest gaźnik, wlewasz NRD. Oleju, napoju, nie wiadomo ile i muszę pracuje już tak ten, pracuje jak nie wiem już co. List, bo jest wieczór, wzywają mnie obowiązki gospodarcze nakarmić świnie, wydoić jałóweczkę, zwłaszcza prosięta. Nie mogę długo świnie oczekiwać. Świnie da się doić, Krzysiek. Bo, no, ale jałóweczkę wydoić. No. Podprowadzić dla jajek, kurek, z głodu, jajka, po, chle, podprowadzić, głodu, chle, zjeść, ubić. Stratowały maciorę w sprawie paczki. Pani Merle powiedziała mi nawet kiedyś, że słoniny kilo, moczku 7 kilo. Przeprowadziłaby się do Białego Stoku. Tylko musiałby pan wygonić z domu tego lenia, majora, zerwać kontakt z tym menelem, Jareczkiem, z tobą też. Witam, witam, pozdrawiam. Zasranym, pozdrawiam Piotr. No zasranym, bydlaku, tak się mówi. Jakiś burek. No pewnie, cukrowy. No. To jeszcze ciebie też. Wzywam pana, stawienie cię pana Krzysztofa z celem złożenie wyjaśnienia odnośnie zgłoszenia przestępstw artykuł 288 KK oraz artykuł 124 KW, niszczenie, dewastacji cudzego mienia, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Pan Wojciech Suchodolski zgłosił przestępstwo dokonane na pojeździe marki Opel Astra o numerze B9791G, uszkodzone lusterki zewnętrzne pojazdu. Prosimy o stawienie się celem złożenia wyjaśnienia w dniu 8.03 o godzinie 10. Niestawienie się będzie równocześnie z przyznaniem się do winy i cięciem procedury odszkodawczej. Zajęcie pieniędzy na koncie pozwanego celem na naprawienie szkód lub cięcie procedury komorniczej. Mój zastępca naczelnika. O, przepraszam bardzo. Właśnie Krzysztof powiedział, że pojechał na komisariat. I z komisariatu jak wychodził, to lusterko wypadło. Ja zaraz przedzwonię. Jak to jest możliwe, nie wiem. Lusterko wypadło? To jak ono tam wypadło? Ktoś może pałą walnął w lusterko, nie wiadomo. Jaką pałą? Chyba wyjął z rozporka i walnął. Bo teraz ja nie wytrzymuję, przepraszam. 6 marca. Tego dnia Konon wrzuca zaległy materiał z 17 lutego, w którym opisuje swoją reakcję na wieści, że Lech Wałęsa ułaskawił Słowika z mafii pruszkowskiej w zamian za 150 tysięcy dolarów. Prawdą jest, że Wałęsa ułaskawił Słowika, który już wtedy, jak był ułaskawiany, był znany wymiarowi sprawiedliwości jako wielokrotny recydywista, a potem po tym ułaskawieniu dalej właściwie ciągnął gangsterskie życie, nawet można by powiedzieć ze zdwojoną aktywnością. Jednak wzięcia pieniędzy za ułaskawienie gangstera
nigdy Wałęsie nie udowodniono. Ciekawostka, słowik w 2016 pojawił się na teledysku Malika Montany, a już rok później został zatrzymany wraz z całą grupą pod zarzutem karuzeli VAT-owskiej, pobić, rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, no i oczywiście prowadzenia nielegalnej grupy. Dobry Państwu, kochani moi, mamy niedzielę i szanowny Państwo, chciałem się nawet tak, obiadu nie ma, nie powiedzieć nie tak, siedzieć już. Powiedzieć tak, że Bolek wypuścił groźnego przestępcę Słowika za 150 tysięcy dolarów. Boże święty, wziął łapówkę, były prezydent, a łapówkę w Polsce brać nie można. Jak to tak? On wtedy był prezydentem. Jak to można tak? Prezydent brać łapówkę, śmiechu warte to już. Jeszcze pokazano dalej, jak stoi pomiędzy papieżem, a nad głową wisi krzyż Pana Jezusa i mój pradziadek na koniu. Jak tak ludzie to robią? Wypuszczają groźnych przestępców, dobijają się do władzy, biorą łapówki i wolny przestępca. I zawije dalej sobie. A ja sobie żyję. Łapówkę bierze od mordercy? Od bandyty? Mafiszczy? Z Pruszkowa? Słowika? Boże święty Boże! Ale weź powiedz, weź co zrób, to zaraz okno powybijają. Bo nie można mówić o takich rzeczach w Polsce. Kradną, zabijają, dobrze, zabili. Przyjdź, a jednego będzie mniej. Tak wasze przysłowie jest. Tak przysłowie jest na Podlaciu. Tak Pruszków robił. Pruszków, Wołomin i jeszcze. Tam cała mafia się mieści. I Mokotów. Znowu zaczną grasować. Znowu zaczną hałasować, bić, zabijać, mordować i tak dalej. I znowu one posiedzą parę lat, jak królowie. Przyjdzie następny prezydent, weźmie łapówki i znowu wypuści. I znowu i tak w kółko, aż do śmierci swojej będzie. Opel jest szykowany na handel, bo major już podatek zapłacił i jeszcze musiałby kupić OC, na które, jak twierdzi, nie miał pieniędzy. Ogółem taka ciekawostka, ktoś ostatnio wyliczał, że nie da się utrzymać rocznie samochodu za mniej niż 20% jego wartości. A skoro 00JOR za swojego Opla nowego rzęcha miał płacić 750 zł OC, to już by musiał wydać prawie połowę pierwotnej ceny jeździdła na samo ubezpieczenie. I to w dodatku nie mając prawa jazdy. No ale tak jak już wielokrotnie mówiłem, ten samochód majorowi wbrew pozorom najbardziej był potrzebny nie do jeżdżenia, no bo nie mógł nim jeździć, tylko jako awaryjne schronienie. Gdyby z jakiejś dziwnej, zupełnie niezrozumianej przyczyny musiałby się dość szybko ewakuować z Belwederu, to nie miałby nawet fizycznej możliwości przeniesienia swojego majątku, skromnego, nieskromnego, można polemizować, tych wszystkich paczek, które przyszły do niego, ciuchów, kamer, laptopów, uszczelek, motoringu, etc. Więc samochód dla wiecznie zagrożonego wyprowadzką suchego stanowił miejsce, w którym mógł w miarę bezpiecznie przetrzymać swoje manatki na czas jakiś, poszukać jakiegoś miejsca do zamieszkania, przejściowego lub docelowego, a w najgorszym wypadku po prostu w tym samochodzie kilka razy się przekimać. W momencie jednak, gdy z jednej strony dowiedział się od policji, że no, wymeldowanie go bez wskazania lokalu zastępczego to nie jest taka prosta sprawa, a przemysł lajtowy YouTube'owy rozkręcił się na dobre, poczuł, że po prostu sobie poradzi i nie musi utrzymywać rzęcha takim wielkim kosztem. Jednak już niedługo okaże się, że pycha kroczy przed upadkiem. Siemano, siemano! Do sprzedania idzie? Do sprzedania? Ja to sprzedaję. Za ile? Nie wiem. Do kompisku jadę. Nie wiem. No może byś wpuścił mnie, skoro już przyszedłem. To dzisiaj piłujemy. Sprzątamy. No to co posprzątamy? No to trzeba popiłować to. No będziemy piłować. No. Dobra, chodź. No. Cześć. Czyli major? Major sprzedaje samochód? Siema major. Bo jebało cię. To po cholerę go kupiłeś. OC się w kwietniu kończy, ja nie będę płacił 750 zł. Ale lusterkę nie zmieniłeś. To ja mam zmieniać? To ja mam zmieniać?
Ja jeździłem, o, drzewa, wszystko po... Tak by... Wiosna idzie. Chce mnie wypierdolić z chaty, to kurwa musi się mnie pozbyć, ja muszę wszystkiego się pozbyć. A coś to za sprzęt, Krzysiek? Pompka. Pompka? Pompka. Do materaca. A, to najgłośniej. No ja, lusterko, popsuł? Ja nie popsuł, ja nie jeździł. Ja nie kupiłem samochód, żeby fundować komuś kasę, wypierdzielać, jak to się mówi, nie będę przypinał. Następnie Konon krótko o młodzieży podlaskiej bandyckiej. Co wy wyrabiacie? Co ja zrobiłem dla was? Dlaczego wy tak się zachowujecie? Dlaczego wy podchodzicie pod moją posiadłość i rzucacie jajkami z gnioju? Dlaczego tak to robicie? Dlaczego wy nie dacie mnie spokojnie do śmierci dożyć? Dlaczego? O, radiowóz przyjechał, następny. Straż miejska przyjeżdża kontrolować piec na szkolnej. Konon w ogóle nie chce ich wpuścić, więc no nie mają innego wyjścia jak zadzwonić po policję. Krzysiek ma bardziej wywalone niż Meksykana na dachu i w ogóle się nie słucha. Odbiera podczas interwencji liczne telefony i ucina kilkuminutowe rozmowy telefoniczne. Zupełnie jakby tych służb naokoło nie było. Konsternując totalnie zbitych z tropu mundurowych, którzy nie bardzo wiedzą, w jaki sposób tutaj z nim postąpić. A my, ja mam prawo? My możemy, proszę pana, nagrywać. A ja też mam prawo do swoich spraw urzędowych. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Kononowicz Krzysztof, Biuro Interwencji Obywatelskich, przewodniczący. Nie wiem, dlaczego Straż Pożarna, moja Straż Pożarna już, miejska przyjechała. Przepraszam, że się pomyliłem. Proszę u ich pytać się, a nie u mnie. No to trzeba porozmawiać, wyjaśnić tą sprawę. To oni tu z własnej woli do pana nie przyjechali, tak? Proszę pana. Wypisują, że palimy, nie będą otrzymać. Że ja palę ubraniem jakimś. Proszę pana. Chwileczkę, proszę pana. Dobrze, przecież ja przyszedłem tu porozmawiać, żeby wyjaśnić sytuację. Proszę pana. Nie ma jaka pani Krzysztof to kamerą mi. Nie może pan udostępnić tego mojego. Mogę udostępniać. Dobrze, pan, można. Informowałem. Można, proszę pana, można. Proszę pana, chcę cię zapytać, kto to u Straży Miejskiej, kto zadzwonił? Kto takie fałszywe, dzwoni do was, a wy wierzycie w takie bajki? Ja mam pytanie do pana policjanta teraz. Mógłby pan odpowiedzieć? Jak będę... Przepraszam bardzo, ja mam pytanie. Pozdrawiam całą policję. I dla Straży Miejskiej. Przy uwadze, nigdy nie ma problemów, to o co chodzi? Proszę pana, widzisz pan, czym palę w piecu? Drewnem. Można tym palić? Proszę pana. Można palić? Drewnem można, tylko nie wolno palić śmiećmi, tak? O, proszę pana, tak. A to jest śmiecie? Ja tu powiedziałem, że widzę drewno też. Widzę płytę i drewno. A wy co widzicie? Ja, proszę pana, nie wiem, co pan wstawia wkład od tego. Temu straż przyjechała, zobaczy, czym pan pali, co pojedzie. No po co to... Nie, proszę pana, ile razy będzie kontrolowana mnie już? Ale czy to my z własnej woli do pana przyjeżdżamy? No widzowie. Proszę pana, jeżeli będziecie wiedzieć takie głupoty wierzyć... Ale przepraszam, to my z własnej woli bardzo, proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Jeżeli będziecie w takie głupoty wierzyć, to bardzo ładnie to. Bardzo ładnie. Ale jest zgłoszenie. Sam pan dobrze o tym wie, że jak pan dzwoni, to my też przyjeżdżamy i ktoś na pana zadzwoni, że pan czymś... Jaka pani tutaj przyczyna, że czymś pali, tak? A no czym? Proszę powiedzieć. Proszę powiedzieć do kamery. Panie Wojtku, no to my chyba nie pierwszy. Proszę powiedzieć. Tak. Czym ja palę? No ja pana znam z widzenia. Bo jak ktoś zgłaszał, to musiał ktoś powiedzieć, czym ja palę. Szmatami? Proszę do kamery powiedzieć. Słowo choć. No, co mięczysz pan, panie strażaku? Język odebrało? Nie, mowę? Taki mowę, mowę odebrało? Dla was? A ile drzewa? Pytam. Ja rozumiem, panie Wojtku. Pytam. Nie można... Kto dzwonił, żeby ja miał nagrane? Proszę odpowiedzieć. Na kamerę. Rozbierali po prostu dom i dwa razy... Nie. No ja wiem, że do was przyjeżdżają, tutaj przywożą drewno. No, nie ma, panie Krzysztof, no ileż można prosić? No przecież... Ja się na działu nagram. No, no ładnie, przyszło. No. A jaki to samochód? Kia. Kia? Hmm? A jak Kia się spróbuje? Bardzo dobrze. Elegancko. Ona bije pana? Bo Kia. Nie Kia, tylko Kia. Dobra. Proszę pana. Puści pan strażak ten... Pisze Kia.
Kijaj piszę. Panie Krzysztofie, wpuścił. No, a jak nie puszczę, to co? Siła? No to jaka siła? Odpowiednio dokumentację nie będę tworzyć. A do, tak sprawdzą, napiszą to, co... Do czego będą tworzyć? To proszę ich pisać. Pytać, przepraszam. To niech odpowiedzą. Do czego dokumentację będziecie tworzyć? Proszę pana, protokół kontroli musi być sporządzony. Tak. Protokół? Protokół, tak. Już byłeś pana kontrola i nie wiem, w czym problem jest. Naszej tutaj. Wiecie, że nie, ludzie a ja nie jestem. Też nie, proszę pana, panie policjancie, proszę zaprzestać tak przyjeżdżać, głupo to robić. Ale proszę, bo my tutaj z własnej woli nie przyjeżdżamy. A może pan się przedstawić do kamery jeszcze ale raz? Przedstawiałem się. Jeszcze raz, proszę razy, bardzo. No. Sierżant Olesiuk, komenda miejska. Pan? A panowie? Specjalista Marek Nowak. A tu? Specjalista Zajkowski. Jak? Zajkowski. A imię? Jaros. Olesiuk, tak? Ja teraz zadzwonię do kolegi. Ten, co przywoził drewno i poświadczy. No ale ja widzę drewno, oni muszą, panie Krzysztofie, sprowadzić swój protokół, napisać, no. To chce pan, oni napiszą, notatka, to napiszą protokół i się zakończy. Halo? Zadzwonię pani później, tyle pani powiem. Dobra? No za 15, 20, do pół godziny gdzieś tak może potrwa. Bo mam straż, kontrolę znowu mam. Przywiózł kolega drewno, bardzo ładne do palenia. A ktoś zadzwonił fałszywie, kłamliwie, że ja palę, wie pani czym? Ciuchami, ubraniem w piecu podkładam. Wie pani kochana, powiem tak, ubranie bardzo śmierdzi to. I ja nie głupi, proszę pana, proszę pani takie rzeczy podkładać do pieca, po pierwsze. A po drugie, jest u mnie dwa koboki stoją na podwórku, jeżeli stare ubranie, to ja do reklamówki. Jesteście tutaj znaną personą, wiem z tobą, no to... Dobra, zapraszam strażaków. Nie strażaków, straż miejską. Strażaków. Zapraszam. Zapraszam. Teraz pan zaprasza. Dobrze, zaraz zobaczymy, zapytamy dyżurnego. Co nam dyżurna jeszcze tu? Pan ma dokument, panie Krzysztofie? Mam, ale ja znany jestem. Ja rozumiem, ale muszę wpisać, bo tak. Żebyłem u pana, no. Weź dostać mój tek. A ja nie będę powiedzieć, że ja cię okradł. Chłopak, to wiesz, się znać już tyle lat. Weź dostać, no, z portfela. Otóż. Taki duży, a tyle pieniędzy masz? A co? Dolary chyba. A co? O tu osień. Chyba tu, a nie tu, pod tymi kartami. O, a ty jeszcze masz paluszki cienkie, to akurat ja dobrze dałem, dostawaj. Ja nie wiem, po co tyle ty nosisz, ja nie wiem. No i kłótnia domowa. Armii, Marii. Nie Marii, Armii. A ja Marii, dobra kurwa, ja pdolę ty. Mordę kurwa zapnij, kurwa. Niech szyby wszystkie, kurwa, powybijają, mnie nie będzie, to kurwa tu zrobią. I szanowni państwo, kochani, widzicie, nawet... No właśnie, jak coś nie tak powiedzieć, a nagrałeś na filmie, tylko przyklinać potrafisz, niedziela, nawet... do kościoła, rżaniec i modlić się. Nawet ja nie starym dziadkiem. Jaki, nie, o, ty taki młody, o, młody, kurwis. No, A ty nie urwisz? To trzy urwisy. No. Siedzą. Następnie odpowiada na zarzuty, że zidentyfikowane miejsce w białostockim lesie, w którym były liczne butelki po rozpuszczalniku, to absolutnie nie jego sprawka. W tym czasie wyszło takie nagranie, chyba go już nie ma na YouTubach, a jeżeli jest, to mam nadzieję, że któryś z widzów wrzuci w komentarzach, ja go co najmniej nie mogłem odkopać, w którym było takie idealne strusie gniazdo z walającymi się butlami nitro. Jakieś głupoty ktoś, jakieś śmiecie, nie śmiecie w lesie, ktoś gdzieś znalazł, powyrzucali, nie wiadomo, jakieś butelki, nie butelki, różne rzeczy, a Krzysztof mówi, że to ja, ha, tam. A właśnie sobie pysznie zupkę zjem. No. No i kamery trzeba usunąć będzie, bo się już chce pozbyć mnie. I to dobrze, że znajdę. Ciepło jest sobie, znajdę jakieś mieszkanko. No to kiedy mają przyjechać po samochód? 17. Ja powiedziałem. No i kto? Byłem już Krzysiek na dachach. Smacznego. A dzięki. Byłem na dachach już dzisiaj, na dwóch. 8 marca major kręci nosem na ofertę 2200 za Opla Astra. Dodatkowo jego osobista nitrowróżka kłamczuszka podpowiada mu genialne sposoby na tłumaczenie, że strusie gniazdo nie jest jego wyczynem. No właśnie,
był właśnie z Nowego Miasta, patrzył właśnie samochód, a chce dać po prostu 2200. Ja nie wiem, czego będę sprzedawał, jak nie jeszcze niech lato będzie, to czy gdzieś na plażę, gdzieś na grzyby, czy na jakieś ryby jechać, to wtedy go sprzedam. O, ktoś nagrał, że las zaśmiecają, jakieś te remonty gdzieś malują klatki, czy coś, i po prostu wyrzucają jakieś butelki różne, jakieś nie wiadomo co wyrzucają, a ludzie mówią, że to ja, jak tam ja nigdy w życiu tam ja nie byłem, bo Krzysiek pokazywał właśnie film, że ktoś tam był i patrzył, nie wiadomo, jakieś tam i butelki, bo nie wiadomo, jakieś i tam jedzenie, jakiś tam bezdomny na pewno tam przychodzi, śmiecie, nie śmiecie wyrzucają, las zaśmiecają, a właśnie dostałem list właśnie, na którym tam kanale taki film jest. O, i po prostu ja jak zobaczyłem to, ja to się zdziwiłem, ponieważ ja tam nigdy w życiu nie byłem. Na ten temat to właśnie chcę powiedzieć. 9 marca Krzysiek chyba z ukrycia nagrywa majora, który niemalże przyznał się podczas tego nagrania, że ostatnie dni spędzał w lesie w Strosim Gnieździe. Niemalże. Wszystko jest nagrane. No dobrze. Uczyć tobie filmik? Ja też nagrałem 3 filmy, tylko kamerę. Jak cię rozliczyłem. Ja się rozliczyłem z podatków. Wiem, bo Sławek był. I Sławek bardzo na ciebie narzeka. Że zamiast przyjechać do domu, to ty... A ty na mnie krzyczałeś, nie wracaj do domu. To ty powiedziałeś, że jak tak zrobiłeś dla mnie, to ja powiedziałem tobie, nie wracaj do domu. Nie, ty powiedziałeś, że... Nie wracaj do domu. Do ciebie zadzwonili, że my poszliśmy ze Sławkiem ćpać. Ja nie powiedziałem na Sławka, że ćpać. Sławek przyjechał samochodem, stanął przed bramą i mówi tak. Powtórzę Sławka słowa, jak chcesz. Wiesz co? Nie spodziewałem się, Krzysiek z Wojtka. Wyszedł czasem z bramy i poszedł do lasu. A my gdzie? Koło Polskiego Radia. Na pewno nie. Na pewno tak. Na Kopernika mnie wysiadł. No? Sadził. Na pewno nie. Nie, nie. O, co ty pierdolisz mi, kurwa, głupoty? Zadzwonić do Sławka? Zadzwoń. Tylko on prosił, żeby nie mówić tobie. A ja powiedziałem tobie. Wiesz? A już. No, polety, kurwa, niebieskie. Tak? Przywieźli? Przywieźli. Samochód będzie stał, kurwa, do samej... Ja jutro wezmę tego i piłę wezmę i popiłuję. Ciągnęli. Do jedzenia mi daj. A co, w lesie nie nakarmili zwierzęci? To nie trzeba. Ja sam. To bierz, bierz. A co ty myślisz, że ja twój jakiś parobek? Ludzie mówią, nie dawaj się. Ma ręce, nogi. Lucerko wiem, że kupiłeś. Za 25 zł wstawiłeś, nowe. Wiem, że... A ty kupiłeś? Ja zaraz oddam tobie pieniądze za lucerkę. Ja podziałem na Sławka. Zaraz położę. To będzie na kamerze nagrane. Ja wiem, gdzie kupowałeś nawet lucerką. Bo Sławek powiedział mnie. Tam mnie naprawiali samochód. I mnie stare lucerko przywiózł. Tu. Stare. Pokazał, że tam środek się wyjmuje. Nowe włożył. Środek i wszystko. Zamontował. Jeszcze kolegę spotkałem. Kogo? Kolegę spotkałem, który mi zaokładał lusterko. Tam... Bokserem też był. Tam, gdzie my naprawiali? To nie mówił ci Sławek? Mówił. Ale o, że bokserem był, to nie mówił. Że kolegę spotkałeś. I w lesie koło Radia Polskiego śpisz. Rzeczka płynie, rzeczkę przechodzisz i dalej idziesz za rzeczkę. I pełno reklamówek, pełno buteleczek. Jest na filmie nagrane. Już ludzie wymuchali ciebie. Tak, bo do mnie zadzwonili. I dzwonią. Bez przerwy. Dzwonią, czy pan Koronowicz pojechał tam. Patrol ciebie nie sapnęła? I policja? Nie była? O, a Straż Miejska? Nie. Nie. To film jest nagrany. Otworzyć film? Otwieraj, no. Pokazać? Tak. Ja na pewno. Film niedostępny. Dopiero przyjdę do domu i wydzwaniać będą. Co? Dopiero przyjdę do domu i wydzwaniają. Cały dzień nie wydzwaniali. A Sławek już zablokował. Sławka zaraz zadzwoni.
Dlaczego on zablokował to? Policja wkręciła. Major na swój kanał wrzuca film, na którym Krzysiek, tak teoretycznie można by powiedzieć, że no trochę popiera linię Majora, że strusie gniazdo to nie jego sprawka, tylko że to ludzie chodzą, ludzie śmiecą, obaj panowie apelują do ludzi, aby nie zaśmiecać środowiska. Szanowni Państwo, co wy wyrabiacie wszyscy? Ministerstwo Wolne. Nie macie gdzieś śmieci wyrzucać? Macie swoich na podwórku postawione pojemniki na śmieci, jak mówicie, a u nas uwalniacki oboki. I wszystkie opakowania po malowaniu farby, rozpuszczalnika, wszystkich. Tam puszki, nawet ja widziałem chyba puszki są po tych, po jakichś farbach metalowe, to po farbach. Się. O taka puszka, o, ja to wezmę. No zostaw już, zaraz o, te poluszki mi wracasz. O puszka, o, to na dłoń, na dłoń. I większe puszki też. Już, masz, może dla psa to oddam. No, wszystko, o. O bo zaśmiecacie sobie... Środowisko. Środowisko. Powiedz, szanowny panie Wojciechu, zwracam się do pana uprzejmie prośbą o przywrócenie porządku w terenach leśnych w okolicach ulicy 11 listopada. Na terenie YouTube, na serwisie YouTube, na jednym z kanałów pojawiło się nagranie, gdzie pokazało zaśmiecony obszar w lesie. To ta osoba wyrzuciła i później nagrała. Oblegający nadzorowi naleśnictwa Białuszy. Po wpłynięciu zgłoszenia do naleśnictwa udało się znaleźć miejsce, gdzie odkryto swego rodzaju środowisko śmieci. Głównie butelek porozpuszczonych oraz innych plastikowych odpadów. Ze względu na pańskie rzekome upodobanie do ziewnych substancji odżurzających, prosimy o oczyszczenie tamtego miejsca wszelkich odpadów, posegregowanie i ich umieszczenie w odpowiednim pojemniku na plastikowe śmieci, które można znaleźć na terenie miasta Białuszy. Mamy nadzieję, że weźmie pan sobie... Na terenie, no cały terenie. Ja wszędzie, na cały teren. Cały Białystok obśmiecił. Ale... Całe, o, w lato klatki malowali, poręcze, nie poręcze jakieś te, a po prostu zamiast samochodem do wypisu tam, gdzie śmiecie się wywozi, to po prostu... Wrzucają jakieś odpady, nie wiadomo co. Tak to nie powinno być. Ja właśnie wrzuciłem jeden film, co wczoraj. Mam 13 tysięcy ponad oglądalności, a nie mam reklam. Chyba jest ani złego słowa nie powiedziałem, ani nie przyklinałem, jak to się mówi. Proszę YouTube, żeby normalnie pozwoliła. Ten film był nagrywany w spokoju, krótki tym film był. I po prostu chciałem na ten temat to właśnie powiedzieć. W ramach operacji specjalnej mecenas Piaseczna skłania Konona do ściągnięcia na szkolną Jana Rodo, by ten zastąpił miejsce Majora. Że jak Rodo przyjdzie, to Majorowi odechce się mieszkać i sam się wyprowadzi. Niesamowite, gdyż Janek Rodo wcześniej epizodycznie pojawił się pod koniec roku 2018 i właściwie na 3 miesiące albo na ponad 3 miesiące szkolna w ogóle o tym człowieku zapomniała. A tutaj nagle wielki powrót. Oczywiście zewnętrznie inspirowany. Poszukuję lokatora na miejsce Majora, uczciwego, sprawiedliwego, a najlepiej to Janka O. To dobrze, trzeba zadzwonić, żeby kamery usłyszeć. Janka O, samochód niech bo będzie, nazwiskiem kurwa, nie mogę wymieniać, to Janka nie O, ale Eł, przepraszam bardzo, Eł, żeby się zgłosił do mnie. Może Janku, słyszysz moją prośbę, przyjedź do mnie, porozmawiamy, uzgodnimy i tak dalej. I zamieszkasz u mnie, będziesz mnie pomagać i tak dalej, tak jak Meksykano. I dwóch będziemy brać się do pracy, dwóch będziemy... Trzech! Przejmuję dwóch. Trzech! Przepraszam bardzo, panie Janie. Pan, Meksykano, Krzywka i ten. No czarny, no. Nie, Meksykano. Pan Janie Łosie. Powiedziałem. Wszystko sprzedaję. Pękło to pękło. Przepraszam bardzo pana. Wieczorem natomiast odbył się drunk stream, na którym Meksyk i Major się zbetonili. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca. Pozdrawiam. Szef Sztabu.